Witam Państwa bardzo serdecznie. Zdrowie jest bardzo ważne, więc o tym zdrowiu będziemy teraz rozmawiać. A Państwa i moim gościem jest Tomasz Latos, przewodniczący Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Statystyki, jeśli chodzi o wczorajszą dobę, 400 osób zakażonych na COVID-19, przypadki śmiertelne to 95 wyłącznie z powodu COVID-26. Oczywiście chciałoby się, aby tutaj wszędzie pojawił się zera, tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Natomiast patrząc na te statystyki, porównując do tych danych, które widzieliśmy kilka miesięcy temu, czy już między innymi też pan, jako osoba, która zajmuje się sektorem zdrowia, myśli sobie, tak, jesteśmy na dobrej drodze, już za chwilę osiągniemy bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o szczepienia. Kraj wraca do normalności, zaczynamy dobrze żyć. No nie każdą z tych rzeczy w ten sposób określam i oceniam, jak to przed chwilą powiedziała pani. Jeżeli chodzi o te statystyki, liczbę nowych zachorowań, tak, to rzeczywiście tutaj mamy ogromną poprawę. Bardzo, bardzo z tego wszyscy się cieszymy. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę szczepień, to no, niestety to liczba osób, które deklarują, że chcą się zaszczepić, w dalszym ciągu jest niewystarczająca. I tutaj no, trzeba cały czas apelować, prosić, przekonywać. Szanowni Państwo, korzystajmy z możliwości szczepienia, szczepmy się. Dlatego, że musimy osiągnąć tą odporność populacyjną. Musi być tych co najmniej 80% osób zaszczepionych, a może nawet więcej, bo tylko wtedy będziemy bezpieczni, tylko wtedy będziemy mogli obronić się przed ewentualną czwartą falą. A nie ma pan takiego poczucia, że ten taki czarny PR, który pojawił się na początku, na przykład odnośnie AstraZeneca, szczepionki AstraZeneca, to on wpłynął też na postrzeganie ludzi, szczególnie tych ludzi młodszych pokoleń? Myślę, że tutaj czynników złożyło się wiele. Oczywiście, że ten czarny PR, jak to określiła pani redaktor, był tutaj szkodliwy, niepotrzebny. Przypomnę komunikat, który został wydany przez jednego z biskupów, profesorów, księdza profesora i profesora medycyny. Wprowadził też swoje zamieszanie i później nawet doprecyzowujące komunikaty ze strony episkopatu całkowicie nie rozwiały różnych wątpliwości. To wszystko pokazuje, że musimy z jednej strony bardzo ważyć każde słowo, które pada, jeżeli chodzi o szczepienia, ale też z drugiej strony pamiętajmy o nastawieniu wielu Polaków. To nie jest tylko kwestia czarnego PR-u, o którym pani powiedziała. Pamiętajmy, że my byliśmy społeczeństwem, jesteśmy społeczeństwem, które jeżeli nie było szczepień, były szczepienia nieobowiązkowe, to niezbyt chętnie się szczepiliśmy. Przykładem może być chociażby grypa i porównanie z innymi krajami. Gdzie indziej na grypę szczepi się kilkadziesiąt procent obywateli, a u nas szczepiło się kilka procent. A więc można powiedzieć, że z jednej strony przełamaliśmy złe nawyki, bo dużo więcej osób się teraz szczepi przeciwko koronawirusowi, ale z drugiej strony jest to cały czas poziom niewystarczający, wynikający pewnie z tych takich, a nie innych nawyków z przeszłości. Dobrze, to jeszcze pana zapytam a propos walki z pandemią. Dzisiaj rodzice sobie stawiają takie znaki zapytania, czy powinni szczepić swoje dzieci. Od 7 czerwca ruszyło szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 roku życia. Tutaj pojawiają się te znaki zapytania, szczególnie jeśli chodzi o te młodsze osoby. Jak pan skomentuje też wypowiedzi lekarzy, którzy mówią, żeby tych młodszych osób nie szczepić, te młodsze osoby, żeby jednak odpuścić? No skomentuję w ten sposób, że chyba po pierwsze brakuje pełnej wiedzy tym osobom, które to komentują w taki sposób. Po drugie, no to jest właśnie to, o czym w tej chwili mówimy, że wydaje się tego rodzaju różne komunikaty, nie patrząc na konsekwencje. A te konsekwencje mogą być później takie, że część społeczeństwa nie będzie się chciała szczepić, ponieważ gdzieś coś usłyszeli,
I to spowodowało ich wstrzemięźliwość w tym zakresie. Proszę pamiętać, że szczepionkę stosuje się już od pół roku. Jeżeli po pół roku dopuszcza się grupę dzieci i młodzieży od 12 roku życia, no to znaczy, że były przeprowadzone wcześniej, w ciągu tego półrocza, określone badania, bo były przeprowadzone, że upewniono się i to bardzo rzetelnie i dokładnie, że można te osoby w tym wieku również szczepić i należy z tego skorzystać. Dlatego, że ten wirus atakuje również osoby młode i niestety w niektórych przypadkach ten przebieg jest ciężki, są powikłania. Owszem, zgoda, dużo rzadziej to występuje niż u osób starszych, ale jednak także występuje. A więc jak można się zaszczepić, to się szczepmy. Raz jeszcze bardzo mocno i bardzo gorąco o to apeluję. Ja zapytam pana o, no właśnie, bo od poniedziałku zaczęły się strajki, protesty ostrzegawcze pielęgniarek i tutaj pojawiła się dyskusja pod tytułem odcinek 1589, mam takie wrażenie, na temat wynagrodzenia, na temat stanu służby zdrowia, na temat wynagrodzenia personelu medycznego, na temat wynagrodzenia pielęgniarek i lekarzy. Jak pan ocenia dzisiaj w ogóle poziom wynagrodzenia z służby zdrowia w Polsce? Na jaką ocenę pan by wystawił taką właśnie swoją opinię? Ten poziom wynagrodzenia jest bardzo zróżnicowany. Zarówno pomiędzy grupami zawodowymi, jak również w obrębie każdej z tych grup. Mogę powiedzieć tak, że grupami najlepiej zarabiającymi wśród personelu medycznego są lekarze i pielęgniarki. Lekarze tutaj szczególnie są uprzywilejowani, jeżeli to tak mogę określić, i powstały, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwane kontrakty, ogromne kominy wynagrodzeń. Ale również pielęgniarkom bardzo pomogło się w ostatnich latach, bardzo poprawiło się w ostatnich latach. Zacznę od pewnej decyzji, którą jeszcze podejmował pan minister Zembala i tego dodatku 4 razy po 400 zł, ale także późniejsze decyzje i podwyżki, które były już realizowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak czy inaczej, tu się naprawdę ogromnie, ogromnie poprawiło. Ja nie mam szczegółowych danych, ale jeden z dyrektorów szpitali na konferencji medycznej, w której byłem nie tak dawno, powiedział mi, no ciekawe rzeczy, no kieruję szpitalem, ogromnym szpitalem w Wielkopolsce, szpitalem samorządowym, dodam, nie uniwersyteckim, i powiedział mi, że u niego lekarze zarabiają lepiej niż Brandenburgi, to żeby jeden mit skończyć. Mówię o Brandenburgii dlatego, że jest relatywnie blisko z tego szpitala do możliwości pracy w Niemczech, a pielęgniarki u niego, około 80% pielęgniarek będących na etacie, podkreślam, a nie na kontrakcie, bo o to dopytałem, wchodzi co roku w drugi próg podatkowy. No, więc to pokazuje, że te zarobki naprawdę w ostatnim czasie poszły bardzo w górę. Czy wszyscy dostają satysfakcjonującą wysokość tych zarobków? Zapewne nie, bo również w grupie zawodowych i lekarek, i pielęgniarek są nierówności, są takie, no właśnie, które zarabiają znacznie lepiej. I teraz muszę panu przerwać, bo 15 czerwca, na 15 czerwca jest zaplanowane kolejne właśnie spotkanie pielęgniarek i kolejny protest. Tym razem ta demonstracja ma odbyć się przed budynkiem sejmowym. No i czy do 15, w ogóle kto do 15 czerwca będzie spotykał się z pielęgniarkami, by uzgodnić, jednak wypracować jakieś wspólne stanowisko co do też nowelizacji ustawy, bo to właśnie o nią się rozchodzi. No, chodzi tutaj o podniesienie w górę dla wszystkich grup zawodowych związanych z ochroną zdrowia płacy minimalnej. Podkreślam, płacy minimalnej. Ją w tej już słynnej tabeli
która była nowelizowana, którą przyjęto w roku 2017. Tutaj wszystkie płace poszły w górę. Podkreślam, są to minimalne wynagrodzenia, więc jeżeli ktoś mówi, że komuś coś się obniży, że będzie to sprowadzone do minimum, to mówi nieprawdę. Podniesiono w górę, powiem po raz trzeci, płacę minimalną dla poszczególnych zawodów medycznych. Natomiast zdecydowana większość osób zarabia znacznie powyżej tej płacy minimalnej w ochronie zdrowia. I no, ja powiem tak, szkoda, że do takich rzeczy dochodzi, bo w Komisji Trójstronnej była rozmowa i to przez dobrych kilka miesięcy na temat tych wynagrodzeń. W tych pracach uczestniczyły związki zawodowe, jak to w Komisji Trójstronnej, i tam pewne rzeczy zostały wypracowane. No dobrze, ale to teraz macie kilka dni, aby się do 15 czerwca spotkać i jeszcze raz, i aby, czy w ogóle są planowane takie spotkania ze strony też Zjednoczonej Prawicy, ze strony rządzących? Ja tego nie wiem, to proszę o to pytać ministra zdrowia przede wszystkim, czy są takie spotkania planowane. Natomiast oczywiście jak najbardziej należy z sobą rozmawiać, się spotykać. Zawsze to jest ta najwłaściwsza forma, bo przecież właściwą formą nie są takie czy inne protesty. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy te zarobki są teraz znacznie, znacznie wyższe niż były dobrych kilka lat temu. Przypomnę, że teraz jest zupełnie inna tendencja niż w przeszłości, jeżeli chodzi o wchodzenie do zawodu młodych absolwentów czy absolwentek pielęgniarstwa, dlatego że te płace naprawdę w tej chwili stały się atrakcyjne. Do tych nowych pokoleń w służbie zdrowia za chwilę przejdziemy, bo to też, no właśnie, czy to jest problem, z którym się będzie musiało zmierzyć państwo, polski rząd, to o tym za chwilę. Ta płaca minimalna, o której pan mówił, ona rzeczywiście wzrosła o prawie 3000 zł w przestrzeni tych kilku lat od 2015 roku. No więc teraz pojawia się pytanie, czy ona jeszcze może wzrosnąć w tym roku, czy powinna? No to jest... Powiem tak, powinna obowiązywać pewna też i solidarność w obrębie poszczególnych grup zawodowych i pomiędzy tymi grupami zawodowymi. W ochronie zdrowia powstały ogromne różnice, ja wspomniałem o lekarzach i pielęgniarkach, ale także te różnice powstały pomiędzy tymi dwoma zawodami, a na przykład diagnostami laboratoryjnymi, fizjoterapeutami i jeszcze innymi zawodami medycznymi. To jest coś, co między innymi dzięki podniesieniu tej płacy minimalnej zostało uwzględnione i chciałbym, abyśmy wszyscy, podkreślam wszyscy, o tym pamiętali i patrzyli szerzej na problemy w ochronie zdrowia, również te problemy płacą. I tym problemem w ochronie zdrowia może być, albo czy może już jest, kwestia właśnie młodych osób, które chcą czy nie chcą iść do służby zdrowia, pracować. Nie ma zastępowalności w naszym zawodzie, jest luka pokoleniowa, żebyśmy bezpiecznie mówili o obsadach pielęgniarskich. To trzeba nam co roku 20 tysięcy absolwentów, a obecnie jest 5 tysięcy. Obecnie, z tego co wiem, jest więcej niż 5 tysięcy. Nie podam teraz dokładnej liczby. Natomiast wiem jedno, że w stosunku do lat poprzednich, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, liczba absolwentów nieomal się podwoiła. A więc naprawdę sytuacja jest w tym sensie dużo lepsza. Natomiast oczywiście nie da się nadrobić wielu, wielu lat zaniedbań od tak od ręki w ciągu jednego, dwóch czy trzech lat, czy nawet pięciu. Ten proces trwa, sytuacja tutaj będzie się poprawiała. To samo zresztą również dotyczy lekarzy. Tutaj wzrost tych ilości absolwentów jest na poziomie około 50%.
Natomiast no, nie nastąpi to oczywiście z dnia na dzień, że przybędzie wiele, wiele tysięcy czy lekarzy, czy pielęgniarek. Ale tendencja po pierwsze jest, bo jest dużo więcej absolwentów. Po drugie są dużo lepsze zachęty, jeżeli chodzi o pensje, do tego, aby te zawody wykonywać. I naprawdę myślę, że gdyby przedstawiciele innych zawodów, również tych niemedycznych, dowiedzieli się, w jaki sposób wzrosły te wynagrodzenia w ciągu ostatnich lat i jakie teraz one są, pewnie byliby bardzo mocno zdziwieni. Dobrze, to ja na koniec naszego spotkania jeszcze zapytam o opozycję, bo opozycja mówi tak, wy robicie dopiero wtedy coś, kiedy są strajki, demonstracje, kiedy jest tak zwana podnoszona awantura, jest afera, dlatego że kiedy nie ma tej awantury, to zapominacie o między innymi pracownikach służby zdrowia. Tak mówi opozycja. Opozycja też mówi, że wszystkie siły w trakcie walki z pandemią przenieśliście na właśnie walkę z COVID-em, natomiast inne działy, inne choroby zostały zapomniane. To ja bym w takim razie odpowiedział pytaniem opozycji, jak to jest możliwe, że płacili, mówię w cudzysłowiu, bo to przecież nie bezpośrednio rząd płaci, płacili czy płacę za ich rządów i lekarzy, i pielęgniarek, i w ogóle w ochronie zdrowia były dużo, dużo niższe, a mieli no, z drobnymi wyjątkami spokój społeczny. Natomiast my podnosimy te zarobki, my poprawiamy sytuację i są te niepokoje. Jak oni to robią, że kiedy jest dużo, dużo gorzej, to nikt nie protestuje? A to rozumiem, że pije pan na przykład do pani Ewy Kopacz. Ja pamiętam, ja co prawda byłam bardzo młodą osobą wtedy, ale pamiętam te strajki. Ewa Kopacz wychodziła też do pielęgniarek, do pracowników służby zdrowia i starała się jakoś tam współpracować. Czy jej ta współpraca nie wyszła? No jednak tych, po pierwsze tych protestów było dużo mniej. Po drugie ta współpraca no, była taka, że te nakłady, za wyjątkiem, podkreślmy, tutaj końcówki ich rządów, kiedy zresztą wiedzieli, że oddają władzę i my będziemy te postulaty i te zmiany realizować, no ale minister Zembala przyjął pewne rozwiązania w tym zakresie. Natomiast poza tym nie przypominam sobie jakichś spektakularnych działań na rzecz w ogóle ochrony zdrowia, również i składki zdrowotnej, bo nic takiego nie miało miejsca. To my zwiększamy nakłady, to my podnosimy składkę zdrowotną do 6, znaczy nakłady na ochronę zdrowia, doprecyzowując, do 6% produktu krajowego brutto, a następnie podnosząc, mam zamiar podnieść w kolejnych latach do 7%. Produktu krajowego brutto, to my zwiększamy te nakłady na ochronę zdrowia, to za naszych czasów. Ale pan się pomylił, a może pan się pomylił podświadomie, bo tam, no właśnie, to w końcu jak z tą składką zdrowotną będzie? Kto będzie musiał płacić więcej? Z czyjej to kieszeni? Pani redaktor, pomyliłem się podświadomie, bo 10 minut temu rozmawiałem w innej audycji dokładnie na ten temat, że takie w ramach Polskiego Ładu i planów szerzej zostało to przedstawione, ale przypomnę, z jednoczesnym podniesieniem w górę kwoty wolnej od podatku i przy osoby, które zarabiają co najmniej 12,5 tysiąca złotych, będą miały mniejsze nakłady, będą mniej wydawać niż to się dzieje w tej chwili. No dobra, ale czy to rozwiąże problem? To czy to rozwiąże problem? Bo dzisiaj mamy taką sytuację. Jesteśmy chorzy, chcemy zapisać się do lekarza i słyszymy za kilka miesięcy. No to jest porażające. Czy te nakłady, które w ramach projektu Polski Ład będą zwiększone na służbę zdrowia, czy to też oznacza, że te kolejki, z którymi spotykamy się w przychodniach, one po prostu miną? Jeżeli chodzi o kwestie kolejek, to tutaj trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Kolejka do specjalisty, bo o to pani pytała. Po pierwsze, zostaną uwolnione limity do specjalisty. Zapowiedział to pan minister. Najpierw dla osób do 18 roku życia, następnie dla wszystkich. To jest, więc to moim zdaniem będzie
pomocne w rozwiązaniu tych problemów kolejkowych, ale też jest druga sprawa, którą walczymy od lat, związana z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej. Tam naprawdę trzeba czegoś więcej niż dzieje się to w wielu przypadkach. Tam potrzeba realnego prowadzenia chorych przy różnych schorzeniach, a nie zbyt często niestety mającej miejsce sytuacji, kiedy wypisuje się skierowania do takiego, a nie innego specjalisty. Jest wiele chorób, które może prowadzić lekarz rodzinny i w tym sensie może odciążyć specjalistów, a do specjalistów powinni trafiać ci, którzy no rzeczywiście tylko przez specjalistę muszą być prowadzeni, bądź też te wizyty tak zwane pierwszorazowe, bądź po dłuższym okresie czasu wizyty kontrolne, które mają dokonać pewnej korekty. I tu postawmy kropkę. Brak kolejek to chyba nas wszystkich marzenie jest. Bardzo dziękuję za spotkanie. Tomasz Latos, przewodniczący dziękuję Komisji uprzejmie. Zdrowia Prawo i Sprawiedliwość, był Państwa i moim gościem, a już za chwilę program Potrójne Espresso na antenie Telewizji Republika. Bądźcie z nami.